język włoski albo lingua italiana. Z rodziny języków indoeuropejskich możemy wydzielić języki romańskie, wśród których znajduje się grupa języków italsko-dalmatyńskich, do której należy nasz dzisiejszy bohater – język włoski. Język włoski posiada status języka oficjalnego w aż 4 państwach. Są to Włochy, Szwajcaria, San Marino i Watykan. Oprócz tego jest językiem regionalnym na Istrii, czyli regionu należącego do Chorwacji i Słowenii. Poza tym używany jest w byłych włoskich koloniach, takich jak Albania, Libia czy Etiopia, a także w miejscach, gdzie po dziś dzień znajdują się ogromne milionowe skupiska włoskich emigrantów z XIX wieku, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Urugwaju czy w Argentynie. Łącznie użytkowników języka włoskiego możemy naliczyć od 80 do 120 milionów ludzi. Są to oczywiście osoby posługujące się tym językiem albo w sytuacjach codziennych, albo w sytuacjach oficjalnych. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy posługują się tym językiem, znają ten język jako język obcy. Język włoski, tak jak pozostałe języki romańskie, wykształcił się na bazie łaciny ludowej, tak zwanej Latina Vulgaris. Był to język używany przez mieszkańców Imperium Rzymskiego, a także ludzi zamieszkujących tereny byłego Imperium Rzymskiego już po jego upadku, mniej więcej do 7-8 wieku naszej ery. W tym mniej więcej czasie zaczęły się wyodrębniać już języki narodowe, znane nam dzisiaj języki romańskie, takie jak francuski, portugalski, hiszpański, w pewnym stopniu rumuński, oksytański, czy nasz dzisiejszy bohater, język włoski. Ze względu na trwający ponad 1000 lat podział polityczny Półwyspu Apenińskiego na maleńkie księstwa, hrabstwa, republiki bądź biskupstwa i inne śmieszne twory polityczne, a także ze względu na niewielką migrację ludności zarówno wewnątrz tych tworów politycznych, jak i z zewnątrz, na terenie dzisiejszych Włoch wykształciły się setki, jeśli nie tysiące osobliwych odmian dialektów gwar, które mają bardzo duże bezpośrednie przełożenie na to, jak język włoski wygląda dzisiaj. Dzięki prężnej działalności mecenatu florenckiego w czasach renesansu, to tam wykształcają się podstawy dzisiejszego języka włoskiego. Było to również związane z działalnością takich ludzi jak Dante Alighieri czy Petrarca i właśnie dialekt florencki stał się bazą dla tego, co dzisiaj nazywamy językiem włoskim. Ponadto w roku 1842 wychodzi powieść historyczna Alessandro Manzoniego o nazwie I promessi sposi, która w zasadzie determinuje zwycięstwo Florencji, zwycięstwo dialektu florenckiego, toskańskiego w walce o bycie tym dialektem podstawowym dla budowy języka włoskiego. Mimo to językiem włoskim do czasu zjednoczenia Włoch, czyli do roku 1861, posługiwało się zaledwie 2,5% ludzi zamieszkujących ten teren. Miały na to wpływ właśnie te setki lat rozwoju poszczególnych dialektów i w zasadzie brak jakichkolwiek dążeń zwykłych ludzi do używania języka włoskiego, bo nie był on za bardzo potrzebny. Taka sytuacja utrzymywała się mniej więcej do czasów dwudziestolecia międzywojennego, czy nawet do czasów II wojny światowej, ponieważ dopiero wtedy rozwijała się powszechna edukacja, a nawet jeśli dzieci edukowały się tak w języku włoskim, no to wracając do domu z rodzicami czy z dziadkami posługiwali się już własnym dialektem. Na rozpowszechnienie języka włoskiego w formie takiej, jak mamy dzisiaj i na to, że używa go stanowcza większość Włochów, miała wpływ rozwój radia, rozwój telewizji, no i też ta edukacja, gdzie oczywiście ludzie wszędzie byli bombardowani i są nadal językiem włoskim w formie standardowej. Co Was pewnie nie zdziwi, do zapisu języka włoskiego używamy alfabetu łacińskiego. W wersji włoskiej oficjalnej ma on 21 liter, nie licząc akcentowanych samogłosek. Do tego dochodzą nam jeszcze litery występujące tylko i wyłącznie w wyrazach pochodzenia obcego. Są to litery J, K, W, Y oraz X. Fonetyka języka włoskiego dla nas, dla Polaków, jest raczej prosta. W zasadzie czyta się tak, jak się pisze, oczywiście stosując pewne zasady, które jakby są odrębne nieco od polskiego,
I występują też w języku włoskim raczej dźwięki występujące w języku polskim. Jest to stanowcza większość, to są te same dźwięki, ewentualnie intonacja troszeczkę się zmienia. Natomiast jeśli czytamy, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, ponieważ kilka liter zachowuje się w różny sposób w zależności od tego, co następuje po nich. I tak na przykład litera C, jeśli stoi przed E bądź I, wtedy jest czytana jako czy. Jest to troszeczkę miększe czy niż nasze twarde czy i występuje to w takich wyrazach jak cena albo ciotola, czyli kolacja bądź miska, taka miska do jedzenia, nie wiem, płatków. Natomiast jeśli c stoi przed jakąkolwiek inną literą, wtedy jest wymawiane jako k. Proste nasze k, co możemy zobaczyć w wyrazach takich jak, nie wiem, karne, kota albo kreatura. Kolejną literą, którą możemy czytać dwojako, jest litera g. I do niej stosujemy zupełnie te same zasady co do litery c, mianowicie jeśli stoi ona przed literą i bądź e, czytamy ją jako g, czyli gennaio bądź giro. Natomiast jeśli stoi przed jakąkolwiek inną literą, wtedy czytamy ją po prostu jako g, czyli governatore bądź gamma. Ok, przejdziemy teraz do dwuznaków, które są całkiem ciekawe moim zdaniem w języku włoskim. Mamy taki dwuznak jak sycy, i jeśli mamy właśnie sycy, to jest to czytane trochę jak szy, aczkolwiek miękkie, porównałbym to do rosyjskiego sia. I oczywiście to się stosuje do sycy stojących przed i bądź e. Wtedy czytamy coś takiego jak siopero, czyli strajk. Kolejnym dwuznakiem, który warto wziąć na tapetę, jest dwuznak gn. Czytamy go tak jak polskie nie, bardzo często jest to troszeczkę przedłużone i przykłady wam podam od razu. Są to na przykład wyrazy giugno, bądź sogno, bądź pugnalare. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę przedłużone to n. Jeszcze innym dwuznakiem, albo raczej trójznakiem, jest kombinacja gli. Czytamy to jak miękkie l, czego nie ma w języku polskim, istnieje w języku rosyjskim i innych wschodniosłowiańskich. I mamy tutaj za przykład wyraz na przykład figlio albo scegliere, tak? I jest to takie l trochę większe niż nasze. Akcent w języku polskim w zasadzie występuje w takiej kombinacji jak w języku polskim, mianowicie pada na przedostatnią sylabę. Czasami bywa to trzecia bądź czwarta od końca, ale to są bardzo niewiele z takich przypadków i zazwyczaj po prostu trzeba się wsłuchać i to bardzo szybko gdzieś tam się utrwala. Natomiast jeśli akcent pada na ostatnią sylabę, wtedy mamy to odpowiednio zaznaczone takim ptaszkiem. No, na końcu, w sensie na ostatniej sylabie, na ostatniej samogłosce. Jak możecie się domyśleć, większość leksyki włoskiej, stanowcza większość, pochodzi z łaciny, bezpośrednio bądź pośrednio zaczerpnięta przez inne języki romańskie. Możemy również zaznaczyć, że występuje w języku włoskim troszeczkę słów pochodzenia czy germańskiego, czy greckiego, czy również arabskiego, co jest związane właśnie z wieloletnim kontaktem handlowym między Włochami, między dzisiejszymi Włochami, krajami Italii, z Grecją czy z krajami Lewantu. Warto w tym momencie zaznaczyć, że we Włoszech, to co wcześniej wspomniałem, bardzo szeroko obecne są dialekty. Kilka z tych dialektów, w zasadzie bardzo duża większość, w każdym innym państwie uważane byłyby za oddzielne języki, natomiast no, we Włoszech ze względu na ich ilość i też na politykę trwającą wiele lat, mianowicie no, jakby rozprzestrzeniania języka włoskiego jako jedynej standardowej formy, te języki są traktowane jak dialekty i warto im się przyjrzeć. Gramatyka języka włoskiego jest typowa dla języków romańskich i większości języków indoeuropejskich, w związku z czym my, Polacy, nie będziemy mieli zbyt wielkich trudności ze zrozumieniem jej budowy, ze zrozumieniem jej zawiłości i różnych zasad. Ważne, żeby opanować podstawy, a później dalej, no jakoś to już pójdzie. Język włoski zna podział na rodzaj męski i rodzaj żeński. Rzeczowniki rodzaju męskiego zazwyczaj kończą się na literę O, a żeńskiego na literę A. Pozostałe rzeczowniki no, wpadają w różne grupy i tu jest wiele różnych zasad i reguł, do których dzisiaj nie będziemy się stosować. W liczbie mnogiej te wspomniane przez nas podstawowe rzeczowniki, czyli męskie zakończone na o, zmieniają się na i, na przykład il libro i libri. Z kolei żeńskie zakończone na a zamieniają końcówkę na e, czyli la ragazza, le ragazze.
W przypadku pozostałych, no to tak tylko zanotuję, że jeśli coś się kończy na e, to wtedy w liczbie mnogiej, niezależnie od rodzaju, będzie miało i. W języku włoskim spotkamy bardzo mocno rozwinięty system rodzajników, który jest w zasadzie jednym z największych problemów dla początkujących ludzi, którzy uczą się tego języka. Rodzajniki możemy podzielić na trzy rodzaje. Są to rodzajniki określone, nieokreślone bądź cząstkowe. Tak, rodzajniki określone w rodzaju męskim to odpowiednio il, lo bądź el, które w liczbie mnogiej przechodzą nam w i bądź li. I tak mamy il cane, ale i cani. Lo studente, i studenti. L'albergo, li alberghi. W rodzaju żeńskim jest to troszeczkę prostsze, ponieważ w liczbie pojedynczej mamy albo rodzajnik la bądź el z apostrofem, jeśli rzeczownik zaczyna się na samogłoskę, co w liczbie mnogiej zawsze przechodzi nam w le, czyli la ragazza, le ragazze, albo l'amica na le amiche. Jeśli chodzi o rodzajnik nieokreślony, to w rodzaju męskim brzmi on un bądź uno, co w liczbie mnogiej zamienia się nam na dei bądź delli. I wygląda to mniej więcej tak. Un cane, dei cani. Bądź uno studente, degli studenti. W rodzaju żeńskim jest to una bądź un z apostrofem, co w liczbie mnogiej zamienia nam się na delle, czyli na przykład un isola, delle isole, bądź una sorella, delle sorelle. I tak rodzajników określonych używamy wtedy, kiedy mówimy o jakiejś konkretnej rzeczy, o rzeczy, która już jest określona, bądź wynika z kontekstu, że jest ona konkretna. Na przykład mówimy o konkretnym psie, o tym psie, wtedy użyjemy il cane. Natomiast jeśli mówimy o jakimkolwiek psie, bądź jest to pies wspomniany po raz pierwszy w naszej rozmowie, wtedy użyjemy un cane. Myślę, że prościej Wam tego nie będę mógł nigdy wytłumaczyć. Mamy jeszcze trzecią grupę rodzajników. Są to rodzajniki cząstkowe i są one używane najrzadziej ze wszystkich. Dotyczą one rzeczy niepoliczalnych bądź rzeczy niepewnych. Mianowicie, kiedy w liczbie mnogiej mówimy o jakichś ludziach na przykład albo o pewnych stworzeniach. W takim kontekście, czyli jacyś pewni. I te rodzajniki powstają przy połączeniu di z rodzajnikiem określonym, czyli w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego będziemy mieli del, dello bądź del z apostrofem, w liczbie mnogiej będzie to delli bądź dei, z kolei w rodzaju żeńskim jest to della, a w liczbie mnogiej jest to delle. I tak na przykład, jeśli idę sobie do sklepu kupić chleb i kupić masło i nie określam ilości, po prostu idę kupić to, a w języku włoskim są te wyrazy niepoliczalne, wtedy mówię compro del pane e del burro. Przymiotniki w języku włoskim również podlegają odmianie przez rodzaje. I tak na przykład, najkrócej jak to mogę wyjaśnić na przykładach, powiemy la macchina nuova albo il quaderno nuovo, czyli końcówka a bądź o w zależności od rodzaju, do którego to stosujemy. Jeśli chodzi o czasy w języku włoskim, tutaj może być troszeczkę problemów ze zrozumieniem. Mianowicie w języku włoskim mamy generalnie jeden czas teraźniejszy, około pięciu czasów przeszłych, w zależności tam, który lingwista co uzna, i dwa czasy przyszłe. I żeby się w nie zagłębiać, to pokażę Wam, czym one się różnią, jakie mają różnice w znaczeniu na podstawie jednego zdania, czyli mam książkę dostosowanego do oczywiście każdego z tych rodzajów. I tak, io ho un libro oznacza mam książkę, tu i teraz, generalnie w jakiejkolwiek teraźniejszości, w jakiejkolwiek formie. Io ho avuto un libro oznacza mniej więcej tyle, że miałem książkę w przeszłości, i już jej nie mam. To znaczy, nie ma to wpływu na teraźniejszość i ta rzecz została zakończona, to posiadanie książki. Z kolei io avevo un libro oznacza, że miałem książkę w przyszłości i prawdopodobnie nadal ją mam. Bądź oznacza to, że miewałem książkę, że była to jakaś taka rutynowa czynność, która się powtarzała w przeszłości. Io avevo avuto un libro. To jest tak zwany czas trapassato prossimo, czyli modyfikacja czasu passato prossimo, io ho avuto un libro.
I występuje on zazwyczaj w kombinacji z tym drugim i oznacza tyle, że do pewnego momentu opisanego przez czas później Passato Prossimo miałem tę książkę. Czyli miałem ją, ale później coś się wydarzyło, kolejne wydarzenie w przeszłości i coś tam się z tą książką stało. Zazwyczaj to jest tło wydarzeń. Io ebbi un libro. To jest zdanie w czasie passato remoto, który jest żywy na południu Włoch, ale w języku dzisiejszym włoskim, potocznym zwłaszcza, jest używany bardzo rzadko. Im dalej na północ, tym mniej osób go używa. Jest to tak zwany czas historyczny bądź literacki, więc spotkacie go w różnych książkach do historii bądź ogólnie w literaturze. I oznacza to wydarzenie w przeszłości, dalekiej przeszłości, które nie ma żadnego wpływu na teraźniejszość. Io ebbi avuto un libro. To jest tak zwany czas trapassato remoto. Zazwyczaj występuje razem z passato remoto, czyli tym, który wspomnieliśmy wcześniej. I opisuje on czynność, która miała miejsce jeszcze wcześniej niż ta opisana w passato remoto. W związku z czym są to czynności dokonane, zakończone i wydarzone, znaczy takie, które się wydarzyły przed tym wcześniej wskazanym czasem. Io avrò un libro. To jest zwykły czas przyszły i w tym czasie opisujemy rzeczy, które wydarzą się w przyszłości. Proste. Jest jeszcze drugi czas przyszły, mianowicie czas futuro anteriore, w którym to zdanie brzmiałoby Io avrò avuto un libro. Tutaj ten czas występuje zazwyczaj też z jakimś dokończeniem, czyli na przykład będę miał tę książkę do momentu, kiedy coś wydarzy się w czasie wcześniej wspomnianym, czyli futuro semplice. To jest tylko skrawek włoskiej gramatyki. Powiem wam, że robiąc tę część filmiku miałem naprawdę niesamowity fun. I no, chciałem wam przedstawić gramatykę języka włoskiego w jak najobszerniejszy, w jak najbardziej dokładny sposób. Jednak wtedy ten filmik miałby z godzinę i tak dużo rzeczy pewnie wytnę. W związku z czym, jeśli chcielibyście, żebym w przyszłości zajął się gramatykami języków, które omawiam w językopedii, tak dogłębiej, totalnie skupić się tylko i wyłącznie na gramatyce, proszę napiszcie o tym w komentarzu, a wtedy ja postaram się do tego dostosować, jeśli oczywiście odzew będzie pozytywny. No, jednak językopedia służy temu, żebyście wy, jako widzowie, poznali fakty na temat języków przeze mnie omawianych, no w takim podstawowym stopniu. Nie chcę, żebyśmy się zagłębiali i, że tak powiem, wchodzili w te języki, nie ucząc się ich, bo to troszeczkę nie ma sensu, a chcę, żebyśmy mieli podstawową wiedzę na temat tego, co nas otacza. Jak się domyślacie, język włoski ma najwięcej wspólnego z innymi językami romańskimi. No nie jest to jakieś duże odkrycie, nie odkryłem teraz Ameryki. I tak tutaj robi się już z kolei ciekawie, ponieważ największa wspólnota leksykalna języka włoskiego jest z językiem francuskim, z którym ma mniej więcej 80-85% wspólnych słów o wspólnym korzeniu. Natomiast jeśli chodzi o fonetykę, o brzmienie języka, to tutaj bliżej językowi włoskiemu jest język hiszpański, który, no jak sami myślę, macie doświadczenie, nawet nie znając tych języków, nie ucząc się ich, z samego słyszenia da się ogarnąć to, że język hiszpański jest bliższy językowi włoskiemu pod względem brzmienia. No i też jakby wspólnota leksykalna tych języków to jest około 75-80%, więc to też jest duża liczba. Dalej na podium można gdzieś tam zakwalifikować język portugalski, który też ma około 70-80% wspólnej leksyki. Kolejne języki, no to będzie gdzieś tam rumuński i dalej też inne języki romańskie. Nie wrzuciłem tutaj oczywiście języków, o które omówiliśmy troszeczkę wcześniej, czyli tam neapolitański, wenecki, sycylijski, no które z racji tego, że występują raczej tylko w ramach państwa włoskiego, no oczywiście są podobne, ale raczej skupiamy się tutaj na językach zagranicznych. Co ciekawe, w
wspólnej leksyki między językiem włoskim i językiem angielskim jest aż 35%. Co możecie na takim prostym przykładzie, który mi od razu przychodzi do głowy, to jest umbrella angielskie i włoskie ombrello. Okej, więc dobrnęliśmy do końca. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną do tego momentu. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać lajka w górę gdzieś tutaj pewnie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z rzeczami, które tworzę, z filmami o językach, z filmami z podróży również. Możecie też kliknąć dzwoneczek, jeśli chcecie być informowani tak już totalnie na bieżąco o tym, co robię i ewentualnie móc wejść, kliknąć w powiadomienia na telefonie czy innym urządzeniu i napisać pierwszy, to zachęcam również do dzwoneczkowania. W opisie do tego filmu wrzucę Wam materiały na temat języka włoskiego bądź o języku włoskim, bądź w języku włoskim, tak jak to miało miejsce również w poprzednich odcinkach, więc jakieś tam radio, jakieś podcasty, kanały na YouTubie. No i nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć tylko vi auguro tutto il meglio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!